Czy ja myślę, że jak Kacper ma jutro walkę, to powinniście dać sobie spokój, nie? Co? Możemy się pić. Daj mi odpocząć po walce, tydzień, dwa i chodź się bijemy. Nie będę się bił na ulicy, bijemy się, on może ustalić. Poszedłeś znowu i gadałeś, więc zadzwonili do mnie. Powiedziałeś na tyle, że WP na główną dał moje zdjęcie, pisząc, że znany dziennikarz pobił zawodnika MMA. I to tylko przez to. Nie, to ogólnie. Nie, powiedziałeś o tym. Kamilowski 9 przesyła 10 zł. Widziałem. Siemanko, obczaj, odcinek budwy. A powinien się ja. Fajne nutki tam lecą i pozdrawiam z Niemczech. Każdy na moim miejscu się pochwalił, a ja powiedziałem ci po męsku. Ty się pochwaliłeś? Ja się pochwaliłem? Czym się pochwalił? Powiedziałem, że... Słuchasz tego, co mówię? No właśnie, nie rozumiem. To jeszcze raz, to posłuchaj. Powiedziałem, że każdy na moim miejscu by się pochwalił, gadał o tym w internecie. Czym by się pochwalił? Ej, a nie możecie tego gadać na afterze? Bo czym nie zrobiłem nic, a to po dwóch latach gadasz o tym i jeszcze udajesz biednego pokrzywdzonego. A ty udajesz profesjonalnego dziennikarza, który reaguje na to, że ktoś do niego coś powie, z czego ja nie pamiętam, co do ciebie powiedziałem. Ty sobie że nie i ty, Wojtek Gola też to... nie pamięta. Dobrze. I tylko ty pamiętasz. I ty nie pamiętasz, i że tylko ty pamiętasz. Afteru potem. Ja uciekałem z afteru. I to ci mówił, co powiedziałem. No, takie to niczy trochę. Znaczy, ja nie rozumiem tylko jednej logiki, nie? Bo z tego, co już jest chyba powszechnie wiadomo, może wiesz, Kacper uważa inaczej, ale... Kacper źle się odezwał do Kaniowskiego, który go uderzył. Rozdzielili ich i koniec. I w sumie obecna dyskusja nie toczy się, kto jest silniejszy, czy kto by kogoś najebał, tylko co się tam wydarzyło i kto miał rację, nie? Czy Mateusz Kaniowski adekwatnie zareagował, czy nie wiem, czy może coś jest tu wymyślonego, czy nie jest wymyślonego. No, więc argument to chodź do WCA nie jest rozwiązaniem tego, kto miał rację w tamtym konflikcie. A, oglądaliście dzisiaj odcinek? Możecie wbić, lajka zostawić, stary. Nie bądź dzikiem, nie? Tutaj możesz tutaj wejść i popatrzeć. No. Zresztą Kacper nazwał go Cferem. Kaniowski przeczytał pieniądze, wymyślił aferę z Błońskiem, będzie pamiętał na 16. Nie no, tak to nie przesadzaj, stary. No.